Jako pierwszy o zadanie pytania poproszę posłów Grzegorza Matusiaka i Grzegorza Janika z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Dziękuję, pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. W ostatnich tygodniach było dość dużo informacji medialnych w sprawie sportowej szkółki piłkarskiej FC Barcelona. Szkółka, która działa non-profi, uzyskała dzierżawę na infrastrukturę sportową w spółce Skarbu Państwa Polfa Tarchomin. Ma już duże osiągnięcia sportowe, jak i organizacyjne. Okazało się, że spółka Skarbu Państwa Polfa Tarchomin wypowiedziała umowę dzierżawy infrastruktury sportowej. W związku z tym mam pytanie, czy ten problem został rozwiązany i jaka jest przyszłość szkółki piłkarskiej FC Barcelona? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana ministra sportu i turystyki Witolda Bańka o udzielenie odpowiedzi. Pani marszałek, Wysoka Izbo, 20 listopada po doniesieniach medialnych i po oficjalnej prośbie, która spłynęła do Ministerstwa Sportu i Turystyki, miałem okazję spotkać się z panem prezesem Wilczyńskim, właścicielem szkółki piłkarskiej Escola Varsovia. To jest jedyna szkółka piłkarska z licencją Barcelony na terenie Europy. I to prawda, panie pośle, szkółka piłkarska od 2013 roku dzierżawi teren od spółki Skarbu Państwa Polfa Tarchomin. Chciałbym zaznaczyć, że ten teren, który jest dzierżawiony w planie zagospodarowania przestrzennego, jest jakby sklasyfikowany tylko i wyłącznie do usług sportowych. W 2013 roku szkółka, która jakby przejmowała ten teren, przejęła go, powiedzmy sobie, ten teren był w stanie, delikatnie rzecz biorąc, opłakanym. Zainwestowano tam dosyć spore środki finansowe, tak żeby doprowadzić cały obiekt, cały teren do na takiego poziomu pod względem sportowym i organizacyjnym bardzo wysokiego. Zainwestowano tam sporą ilość środków. Natomiast w ostatnich dniach Polfa Tarchomin wezwała właściciela szkółki i szkółkę pisemnie do opuszczenia terenu. Terenu szkółki. No, temat zaczął funkcjonować w tym obiegu medialnym i poproszono mnie o spotkanie. Mieliśmy okazję w ministerstwie wraz z zespołem prawnym zapoznać się z dokumentami dotyczącymi tej szkółki. No i chciałem zaznaczyć, że nie stwierdziliśmy żadnych, powiedzmy sobie, nieprawidłowości w funkcjonowaniu szkółki wbrew temu, co mówią przedstawiciele spółki. Także chciałem zaznaczyć, że nie jest prawdą, iż nie wyrażano zgody, że jakby w umowie nie wyrażano zgody na inwestycje, które były realizowane przez szkółkę. No i podjęliśmy się na najwyższym szczeblu rządowym konsultacji, tak aby tą sprawę możliwie jak najszybciej rozwiązać. No szczęśliwie udało się dzięki pani premier Beacie Szydło, także dzięki interwencji pani minister Elżbiety Witek i pana ministra skarbu, pana Dawida Jackiewicza, udało się ten temat w taki oto sposób rozwiązać, iż spółka Skarbu Państwa Polfa Tarchomin wycofała się z tego wypowiedzenia i no, dzieci i młodzież mogą w spokoju trenować. Oczywiście na bieżąco będziemy ten temat monitorować, tak aby nie doszło do ewentualnych zmian w stanowisku. Sport dzieci i młodzieży w kontekście sportu wyczynowego jest jakby podstawowym tym czynnikiem kształtującym sport wyczynowy. Także ja ze swojej strony deklaruję, że no nie ma naszej zgody na to, aby ta szkółka przestała funkcjonować. To jest kwestia też niezwykle prestiżowa. Tam trenuje ponad 1000 dzieci. To jest taka bardzo silnie grupa, która jest silnie ze sobą związana. Rodzice są czynnie jakby zaangażowani w funkcjonowanie tej szkółki, w kształtowanie tych dzieciaków. Mieliśmy okazję też wizytować, na własne oczy zobaczyć, jak ta szkółka funkcjonuje. No i przyznam szczerze, że jest to, można powiedzieć, o imponujących rezultatach, mimo tego, że szkółka już zaledwie 2 lata funkcjonuje, ale rezultaty sportowe idą za jakby wysokim poziomem organizacyjnym i szkoleniowym, bo Escola Varsovia też pokonała w takiej bezpośredniej rywalizacji sportowej piłkarskiej takie tuzy jak Manchester United, Sporting Lizbona, więc
Więc szkółka rozwija się prawidłowo, ta myśl hiszpańska, myśl szkoleniowa, piłkarska jest jakby przekładana na polskie warunki. No i też trzeba zaznaczyć, co bardzo istotne, że mimo krótkiego czasu funkcjonowania doczekaliśmy się już 9 reprezentantów Polski, bo to też trzeba wyraźnie zaznaczyć, mimo że to jest szkółka na licencji Barcelony, to jednak mimo tego, że implementuje tą myśl szkoleniową hiszpańską, to zawodnicy funkcjonują w Polsce. No i myślę, że reprezentacja Polski też już może jakby korzystać z talentów tych młodych zawodników. Także ja ze swojej strony deklaruję Państwu, że będę monitorował ten temat tak, abyśmy mogli być spokojni, jeśli chodzi o przyszłość Escola Varsovia. Dziękuję bardzo.